Szanowni Państwo, zwracam się do wszystkich Państwa, mieszkańców ziemi jarosławskiej, wszystkich, którzy oglądają nas w tej chwili. Chciałbym do Państwa zaapelować i zachęcić do tego, żebyście Państwo wzięli udział w najbliższych wyborach parlamentarnych. Będziemy wybierać 25 października naszych kandydatów do Sejmu, a więc będziemy wybierać posłów i senatorów z naszej części Podkarpacia, z ziemi jarosławskiej. Proszę Państwa, te wybory są niezwykle ważne. Chcemy wybrać takich ludzi, którzy będą mogli podjąć się zasadniczych, dobrych, oczekiwanych przez większość Polaków zmian. Zmian dotyczących naszego życia, zmian dotyczących edukacji, zmian dotyczących naszej przyszłości, myśli o tym, w jakiej Polsce chcemy żyć, w jakiej Polsce chcemy mieszkać i jaką Polskę chcemy budować dla dobra także i naszych przyszłych pokoleń. Chcemy, proszę Państwa, żeby w Polsce wszyscy czuli się bezpieczni, żeby władze państwowe polskie wszystkich traktowały równo, sprawiedliwe. Chcemy Polski solidarnej, sprawiedliwej i bezpiecznej. I to zapewniają nam kandydaci, którzy kandydują do Sejmu, do Senatu Prawa i Sprawiedliwości. Oddajcie na nich głos.